Panująca pandemia sprawiła, że Polacy z niecierpliwością wyczekują wiadomości o poprawie sytuacji. Jeden z wojewodów przekazał informacje, które dają nadzieję. Kilka osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. Za całą pewnością Polacy są niezwykle przejęci sytuacją, do której doprowadziła pandemia. Coraz więcej osób ulega infekcji, a obostrzenia są bardziej uciążliwe niż wcześniej. Na szczęście pojawiła się nadzieja. Polacy czekali na te informacje. Pandemia, którą wywołał koronawirus, to jedna z tych sytuacji, w której Polacy nie mogą się doczekać powrotu do normalności. Przyszłość jest trudna do przewidzenia, jednak nie zmienia to faktu, że pojawiają się dobre informacje. Jedną z nich przekazał wojewoda lubelski. Jak podaje portal Wirtualna Polska, rzeczniczka wojewody poinformowała o wyzdrowieniu kilku osób. Nie da się ukryć, że po fali okropnie nieprzyjemnych wiadomości, te doniesienia wydają się niezwykle optymistyczne. Zdrowe osoby z pewnością są pocieszającą informacją. Jednak to nie jest jedyna wiadomość, która została przekazana przez wojewodę. Ile osób uznano za wyzdrowiałe? Rzecznik wojewody lubelskiego, Agnieszka Strzępka, przekazała w środę wieczorem informacje o wyzdrowiałych osobach. Zgodnie z jej słowami wyzdrowiało już 5 osób. Wykonano im 2 razy test na obecność koronawirusa. Ich wynik był negatywny. Nie da się ukryć, że Polacy od dawna czekali na takie wieści. Z całą pewnością są to dobre wiadomości, biorąc pod uwagę to, o czym byliśmy informowani do tej pory. Oznacza to, że pandemia może być pokonana, a koronawirusa można wyleczyć. Polacy z pewnością cieszą się na takie wieści. Niestety pojawiły się również mniej pocieszające informacje. Dzisiaj grzeje, 1. Coraz więcej zachorowań i kolejna ofiara śmiertelna. Ministerstwo Zdrowia przekazało ważny komunikat 2. Dziś Polska przekroczyła smutną granicę. Nowe zakażenia, kolejni zmarli, prognozy nie są optymistyczne zgodnie z informacjami, które podała Wirtualna Polska. W czwartkowy poranek mediom przekazano wiadomości o kolejnych zainfekowanych osobach z województwa lubelskiego. Koronawirus został wykryty u 2 osób. Nie zmienia to jednak faktu, że udało się już wyleczyć kilka innych osób. Oby to był początek końca walki z pandemią. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.